Hej, hej, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek z serii Co zużyłam, co wyjęłam, czy odwrotnie. Jest już wieczór, kiedy nagrywam wstęp, a nagrywam ten film dzisiaj od samego rana. Na raty. Bo jest tak duszno. Niemniej jednak, jak chcecie zobaczyć, czym wykonałam ten makijaż, co wyjęłam na lipiec, to zapraszam do oglądania dalej. Jako podkład muzyczny do filmu, raczej dźwiękowy, będziecie mieli odgłosy z okna. Nie ma słońca, ale jest tak duszno, że nie idzie wytrzymać. Ja po prostu płynę. I to dzisiaj taka pogoda dziwna. Jest bardzo duszno, bardzo gorąco, ma być 33 stopnie. Jest niedziela. Słuchajcie, co do bazy. Nałożyłam sobie troszkę tej, troszkę tej. Dalej je będę używać w miesiącu lipcu. Nawilżające bazy, tak, Soraya i Belle. Tej jest tylko, a tej też już niewiele. Na tym etapie korektor. Ja ten film będę chyba nagrywała na raty, powiem Wam, bo nie wiem, czy jestem w stanie wysiedzieć tutaj tyle czasu, żeby zrobić pełny makijaż, aczkolwiek chcę, żeby on był delikatny, jak zwykle, ale fajny. Zobaczycie, co powyjmowałam. No a powyjmowałam tak. Sprawdziłam datę ważności, to jest nówka Glam Shop, tylko że kupiony dawno, korektor. W ogóle na ten miesiąc wyjęłam wszystko, co miałam z Glam Shop. Tak mnie wzięło, nawet sobie tam paletkę zrobiłam i całe sterty, jakbyście zobaczyli mój stół, to szok. Glam Shop, Glam Shop, Glam Shop, Glam Shop. Nie wiem czemu, wzięło mnie i tyle. Może dlatego, że były ostatnio takie promocje, a ja się i tak na nic nie skusiłam, bo stwierdziłam, że mam tego bardzo dużo, więc te bardzo dużo powyjmowałam. Okej, do brzegu. Korektor jest jeszcze nieużywany, ale data ważności w opakowaniu zamkniętym, tak? No to jest do września 2024, więc najwyższy czas go otworzyć. A wszystkie produkty, które mam otwarte, w miarę nowe, i dobrze sprawdzające się, poszły do pudełka i poszły do lodówy. Tak, bo jest bardzo, bardzo gorąco. Ja mam odcień tego korektora 3 i lecimy. Mam nadzieję, że jest dobry. Sprawdzimy. No, dam go więcej, bo jeszcze przeciągnę na powieki. Żałować go nie będę, dlatego że, tak jak mówię już, data się kończy. A jeszcze teraz, jak po otwarciu, będzie to od razu baza pod makijaż tutaj oka. Ja go kiedyś bardzo, bardzo lubiłam. Także aż miałam właśnie go w zapasie. No i już lepiej. Teraz z bliska, jak tam śmiesznie. Ale to się wyrówna. Nie no, mazy porobił, ja go muszę doklepać. Doklepię go taką gąbeczką z Oriflame. No, doklepany tą gąbesią, wygląda super. Pięknie wygląda, powiem Wam. Dobra, no jak to? Glam Shop, sprawdzony korektor. Teraz co do podkładów. Słuchajcie, wyjęłam sobie tylko i wyłącznie tak na co dzień, jeżeli będę się malować, kremy BB. A jeżeli to będzie na przykład jakiś podkład trwalszy niż krem BB, no to Wam też powiem w jakimś filmie, tak? Bo... Wszystkie podkłady poszły do lodówy, zostały tylko te, które mam takie do sprawdzenia, do zużycia. Tak wiecie, no, teraz się mało co utrzymuje dobrze na skórze, więc tych takich, powiedzmy, wyższej półki szkoda mi trochę używać, żeby one zaraz zjechały. Wiecie, co chodzi. A, nie powiedziałam Wam, że na początku w ogóle, przed nagraniem, całe ciało i ramiona, dekolt, wysmarowałam się Eveline. Muszę to właśnie też zużyć, warietę, rozświetlacz, to jest Face and Body Highlighter. Tak, no i też mam AA Glow. Takie te dwa produkty do smarowania tutaj, wiecie, dekoldzików. Dobra, teraz ten podkład. I oczywiście żadnego kremu BB nie zużyłam w czerwcu, więc tak, mamy. Beauty BB Cream 02 Warm Silk. Belle,
Mamy Mary Kay CC Cream, bo CC Creamy też wyjęłam, SPF 15. Mam tutaj Glow Touch BB Cream SPF 50 z Pierenne. I do używania jeszcze sobie zostawię ten. Teraz jego test jest na kanale, bardzo dobrze mi się sprawdził. BB Cream z Love Skin. Ale dzisiaj niespodzianka dla Was. I dla mnie też, bo niespodzianka i test. Tak się złożyło. Mam takie coś. Dostałam w prezencie od Ani Lukan. Kiedyś w paczce. I jeszcze go nie używałam. I ma SPF 50+, PA 3+. Jest to Whitening Anti-Wrinkle Sun Protection. Ekel, tak się ta firma chyba czyta. Made in Korea, 12 miesięcy do zużycia od otwarcia. No to tak pudełeczko wygląda, a tutaj w środku jest taka tubeczka. Będę chyba go rozjaśniać, bo jest dosyć ciemny. Chociaż dziwnie pachnie. Takim tłuszczem trochę. Nie, dobry będzie. Ale chyba ciemnieje. Bardzo jasny na ręce. Zobaczymy. Troszeńkę go dam, bo wybieram się też dzisiaj gdzieś. A konkretnie na obiad, raczej po obiad. Do naszej takiej fajnej knajpki niedaleko. Kiedyś Wam pokazywałam chyba na story na Instagramie, jak z Benią byłam tam na obiedzie. To jest taka PRL-owska knajpka. Dokładam sobie tego kremu, Bibi. I tam jest taki klimat zachowany, wiecie, przed wejściem do sali, gdzie się spożywa posiłki, jest tablica sala konsumpcyjna. A po drugiej stronie jest bar. Bufet. No bar, bufet. No piwo leją po prostu. Tam robią przepyszne rolady z kluskami. Kaczkę i właśnie dzisiaj sobie kaczkę wezmę, bo dawno nie jadłam, a samej mi się nie chce gotować teraz w ten upał. No kolor mi podpasował, wiesz, Ania? A ja myślałam, że będzie za ciemny. Zakręcam. Fajne, takie różowe, ładne. Teraz muszę z bliska spojrzeć. Troszkę dotłoczę. Nie no, więcej już nie będę pocierać, bo zjedzie, bo to widzę już. Jak dotknęłam, to się tak jakby odkleił. Więc dobra, zostawmy to. To jest teraz mój test. Zobaczymy, jak się to utrzyma. No a reszta znowu sprawdzone produkty, czyli kremowe konturowanie. Oczywiście nic nie zużyłam z kremowego konturowania, bo bardzo mało się malowałam, bardzo. Ale wiecie co? Na razie odpuszczę ten Ma Fashion. Po prostu mi się znudziło. Tak jedenko jest. No, jakoś pójdzie. No jak się możecie domyślać, wyjęłam Glam Shop i to jest nugatowy. Pędzlem z Jessapa jak zwykle. Może trochę podtrę po ręce, bo może się nierówno na pędzel nabrać. Tutaj już mam przy włosach oczywiście wilgotno. Nie, to jest straszne to zakręcanie, to już wiadomo, nie od dziś. Nie, Jezus. Wiecie co, no nie umiem tego zakręcić. Nie wiem, kto robił te gwinty. Dobra, jasny gwint chyba. Dobra, tak. I teraz tak, różu kremowego z Glam Shopu nie mam. Nie, no ja już płynę. Słuchajcie, ja już płynę. Nie mam różu kremowego z Glam Shopu, to pokażę Wam róż, który teraz będę używała, a którego jeszcze na kanale nie pokazywała. Czyli Inglot i komunikatywnie. Mówiłam Wam, że w końcu go ruszę i pokażę, więc to się dzieje dzisiaj. Tak wygląda różyk. O, fajnie pachnie.
pachnie tak świeżo. Ładny jest. Wyjmę na rękę, pokażę Wam kolorek. I już z ręki wezmę gąbeczką. Mogłabym pędzlem, ale... O, taka zgaszona róża. Bardzo, bardzo delikatny, bezpieczny. Dobra, dołożę, bo i tak przykryję pudrem. No ładny, ładny ten kolor jest. A to był prezent urodzinowy od Beni. Same prezenty. Ale zrobiłam, matko, dobra. Cię pędzlem po... O, po podkładzie troszkę złagodzę. No, no, tak zostawię. Rozświetlacz kremowy, tak, teraz? A jak nie mam, to co? Mam. Może sobie zobaczę ten, czy na policzka będzie dobry też. A taką kropeczkę wyjęłam. Już ten inglot też mi się trochę... O, ładnie, ładnie. Znudził. To tak, no to to też idzie jako rozświetlacz. I spokój. Teraz puder. Słuchajcie. Puder. Można powiedzieć, że zużyłam ten cień. Tak? Bo naprawdę jest bardzo, bardzo malutko i już on się zrobił zbrylony, taki, wiecie, jaki się zrobił, taki ciężki do rozprowadzenia pędzlem. On się wysypuje dalej, ale coś z nim już jest nie tak, zostało po prostu tak jak przez sitko coś siejecie, mąkę czy coś, to takie grudeczki zostają czasami, nie? No to takie coś zostało mi w tym pudrze. Więc tak, to jest zużyte. Pudełko oczywiście zostawię. Bo jest bardzo dobre to opakowanie. Może mi się przydać. Natomiast tą nalepkę już też zdejmę, no bo to już nie będzie ten puder. I mamy Glam Shop. Postanowiłam się gładzić gładzikiem. I ten gładzik mam w odcieniu, bo wiem, że były dwa. Wanilia. Puder gładzik. Blurring powder. Blurujący. A na boki twarzy z Nude Mandali jeszcze ten puder złocisty. Także jadzie Mola z tym pudrem. I z tego co wiem, pamiętam. Oj, też taki waniliowy zapach. Ten puder przyciemnia lekko. Zobaczycie dwie połówki twarzy. I dlatego jest na tę porę roku bardzo dobry. O. Tak jak mówiłam, no krem BB był ciut za jasny, więc ten puder idealnie się sprawdzi do przyciemnienia i wygładzenia skóry. O, jak się zebrało. No ale to nic, to się rozprostuje pod... No i co, tak dwie połówki wyglądają. Druga strona. Ja zawsze też przejeżdżam trochę po dekolcie, wiecie? Także jedzie to na lipiec. Aha, zakręcam, tak, zakręcam znowu. No i tutaj nie jest tego wiele, ale też go się niewiele używa. On jest ciemny. Odkręcę sobie jedną, drugą krop tych dziurek. I lecimy boki twarzy. A boki twarzy lubię używać ten taki pędzel. Grzybeczkowy. Oj, będę dzisiaj złocista. No. On jest naprawdę złocisty. Trzeba to lubić. Czy ja lubię? Lubię. Czy jakiś to jest kolor? Nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny w ogóle w Glam Shopie. Nude. Glam Shop Nude. Sypki puder oświetlający złocisty. On był chyba tak w kolekcji Mandala i to jest... jeden kolor. Na lipiec też wyjęłam z Glam Shopu. Mam w puderniczce. Puder prasowany do twarzy. I tylko tyle. No, Mika. Czyli on jest troszeczkę taki rozświetlający. Ten też będę używała. I osobno też był kupiony puder Aksamit.
I tutaj sobie teraz od razu zobaczcie, wyjęłam mój konturownik z Glam Shopu, który był kiedyś w konturowni. Ja kupiłam sobie nową sztukę. Aksamit, puder oświetlający do twarzy. No, także on tutaj też będzie. Miałam taki pomysł, żeby też wyjąć z tej puderniczki od razu do paletki. No może tak zrobię, nie wiem. Konturowanie. Puder do konturowania. Na pewno ten kolor był w konturowni. Dobrze, to pewnie to użyję później. Chyba, że coś innego jeszcze, bo mam tyle powyjmowanych rzeczy. Dobra, ale muszę zrobić przerwę, bo co? Słuchajcie, do brwi poleci ten zestaw, czyli Brow Cara Oriflame i kredka Vibo. Zobaczymy się już na makijażu oczu i potem znowu konturowanie na sucho. No jestem już tak przygotowana teraz wstępnie do makijażu oczu. I co? Paletka stworzona przeze mnie dzienniakowa. Z Glam Shopu cienie. Kolorów Wam nie będę podawała, ponieważ pewnie części już w ogóle nie ma cieni, ale to są cienie z kalendarza adwentowego, tego czerwonego, w którym były pędzle te takie malutkie czerwone, wiecie, z kosmetyczką. Znaczy ja miałam dwa kalendarze wtedy, pamiętam. To był jedyny raz, kiedy kupiłam. Chciałam mieć coś takiego, ale wiem, że to jest bez sensu. Dużo rzeczy z kalendarza się nie sprawdza jednej osobie. Fajne rzeczy są, ale no, można by było podmieniać, nie sobie, jakbym wybierała osobno. Dobrze, tak jest przygotowana powieka cieniem. Czy tu w ogóle jest nazwa? No pewnie jest. No dobra, to pokażę. Nie wiem, czy to nie jest ten szkolny. Dobra, dam ten mniej, bardziej taki beżowy. Mogłam pędzlami z Glam Shopu się malować, nie? Ale ten mam już taki, wiecie, używany właśnie do matowienia. Tę paletkę odkładam, bo teraz Wam chcę pokazać, co mnie skusiło właśnie, żeby wyjąć na lipiec. Oprócz tego, że wszystkie palety z Glam Shopu będę używała. Jeżeli będę się malowała, to dziennie po prostu inną wezmę. A jakie mam palety z Glam Shopu, to odsyłam do playlisty Glam Shop. Dlatego, że no to tutaj nie będę pokazywała, bo tych palet jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30. Może 40, więc no to też by zajęło sporo czasu. Ale tak z podstawy. Podstawową moją paletą na lipiec będzie neutralna. I też mam tutaj w jaśminie deneczko. Tak. A poza tym resztę kolorowych, to wiecie jakie mam, to sobie zajrzyjcie do playlisty. No to jest, ale ta jest taka, wiecie, pod ręką do dzienniaków. Natomiast akcenty i różne takie inne sprawy, to wyjęłam sobie, ja część cieni się w ogóle pozbyłam. Wyjęłam sobie multipastele i tutaj są welurki, welurki, marmurki, no i tutaj jest druga paletka. Już wiecie, że to są błyski w tej mojej takiej o. Według mnie najpiękniejsze, które mam z Glam Shopu, to są w tej jednej palecie. Któryś tu się pokruszył. Właściwie dwa się pokruszyły. No i dzisiaj mnie kusi na jakiś multipastel i sypkie pigmenty z Glam Shopu. Takie mam kolorki sypkich pigmentów z Glam Shopu. To będzie do kresek używane. I mam jeszcze jakiś pyłek, taki bardzo rozświetlający. Wiecie, co chcę zrobić? Dzisiaj jakąś kreskę właśnie sypkim pigmentem, pomieszanym z Duralinem, czyli będzie zabawa. No oczywiście tego nie pokażę w filmie, tylko już jak będę robiła kreskę, tak na szybkę, na szybkęsa.
A teraz sobie nałożę jakiś multipastel, bo mnie już tak ciągnie do tego rzeszok. No zawsze wyjmuję na lato te multipastele. Tylko zapominam, zawsze zapominam, który jak wychodzi na powiekach. Bo tutaj niby mamy te żółte, ale to tak wiecie, nie do końca one są żółte. No ten akurat jest. Tutaj jakaś brzoskwinka. Oj, ten jest taki bardzo sypki już. O, ten brzoskwiniowy też piękny. No i teraz te różowe, to są też, a jeszcze jest jeden brzoskwiniowy. O, on jest taki chłodniejszy, róż z niebieską jakąś poświatą. Dobra, i teraz te różowe, tu na pewno jest lolitka. Takie mam różowe. Wszystkie niby podobne, nie? A na okrzach inaczej. Dobra, biorę ten pierwszy różowy i sobie tutaj go nałożę. Ja wiem, że mam przypudrowaną powiekę, ale to nie ma znaczenia, ponieważ chcę leciutko. No i on ma niebieską poświatę. Ten pierwszy. I to właśnie multipastelami to jest to, że fajnie się palcem maluje. Środkowy sobie nałożę dalej. Ja Wam teraz przeczytam, jakie to są kolory. Pierwszy cień od wewnętrznego kącika to nie lolitka, tylko chichotka. Potem drugi był różowa pantera. I tutaj mam jeszcze różowy fluorescencyjny. Tego sobie dzisiaj odpuszczam. Natomiast w zewnętrzny kącik, albo wiecie co, jeszcze sobie dołożę brzoskwinki troszkę. Bo raczej chcę ciepły ten makijaż zrobić. I to jest tak, smoczy owoc. I tutaj mam kwasek pomarańczowy. I ten kwasek pomarańczowy poleci w zewnętrzny kącik. Zobaczę, jak to się zgra. On po prostu będzie, jak będę patrzyła prosto, to będę miała pomarańczowy zewnętrzny kącik. Także jest przepięknie. Przy odwracaniu głowy wygląda to ślicznie. No dobra, na dolną powiekę dam ten czwarty tutaj, bo ja dałam teraz ten, to ten dam, nie? Czy ten dałam? Nie, ten dałam. To teraz dam smoczy owoc na dolną powiekę. Także dzisiaj makijaż multipastelami. Już mi się zachciało, naprawdę, naprawdę. Czy będzie ciemna powieka, nie wiem. Nie, nie mam ochoty na coś ciemnego. Rzęsy dojdą, będzie ok, po prostu taki delikatny. Chyba, że tym samym pędzlem może coś zmatowię, nie? Tak wygładzę. No i to właśnie wygładzę. Dokończyłam. No i kiedy indziej będziemy jakoś korzystać z tych tutaj cieni. Dobra, nie wydziwiam ci. Wszystkie bym nakładał. Leję się, topię się. Rozpływam się. Takim tutaj kolorkiem. Wiecie, że nie bardzo lubię rudości. Ale tak tyciu, tyciu po prostu w kąciku. On się z tym pomarańczem ładnie zgra. No, jakieś słowo niecenzuralne za oknem. Słuchajcie, no, okno otwarte, a ja dalej płynę. Co myślicie? Kola chrapie. Napiszcie mi w tej chwili, na tym etapie filmu napiszcie mi w komentarzu, możecie dać odnośnik czasowy, jak myślicie i jak radzicie, jak byście zrobili i jakim kolorem tą kreskę. No na pewno musi być taki kolor, żeby się odznaczał, czyli odpada, chociaż pomarańczowy też by się odznaczał. Odpada pomarańcz, ale mówię, odpada dla ułatwienia. Na pewno nie pomarańczowy. Jaki kolor zrobię kreskę? Dobra, daję spokój już tym oczom. Palet mam tu wyjętych od groma, ale nawet fajnie wyszło, mi się wydaje. Jeszcze mam hit sezonu, który bardzo często używałam właśnie na powieki, jako iskiereczki tylko. Multikolorowe, multibarwne.
No, dopełniło całość. Hit sezonu, rozświetlacz z Glam Shopu. Też będę używała. Jeszcze inne, ale to jak dojdziemy do twarzy na sucho. Teraz ta kreska, nie? Dobra, będę się bawiła teraz w laboratorium. Także do za chwilę. A wy myślcie i piszcie, jaki kolor kreski powstanie. No jestem po krótkiej przerwie. Czy wy już wiecie, jakiego koloru będzie kreska? No, oczywiście zielona. Tak, bo sobie zmienię na zieloną bluzeczkę, więc się ładnie zgra. I to jest kiwi. Wykorzystałam sobie opakowanie po tym konturowniku, jak go tak już nazywam. I pędzelek do paznokci, taki wąziutki, cieniutki z boku. Ja jestem ciekawa, jak zastygnie, czy zrobią się jakieś pęknięcia i skruszenia, prześwity. Trzeba będzie tak po prostu kombinować z tymi pigmentami, żeby wykorzystać, ale kolory są tak intensywne, piękne, że... I jak? Muszę tak przodem do przodu zobaczyć te kreski. No, tylko żebym widziała. Może jeszcze troszkę dołożę. Rzęsy, oczywiście umazane. Dobra, tu jest grubsza, fajniejsza. No i widzicie, za dużo tego wzięłam. Teraz już będę wiedziała, bo pierwszy raz to robię i teraz będę wiedziała, że trzeba tylko maleńkie kropeczki wysypać i jedną kropelkę Dura Rhino, ale dałam za dużo. Wysypałam i potem mi się nie chciało za bardzo rozmieszać, więc dolałam drugą kropelkę Dura Rhino. Powiedzcie to szybko. I... No i mam nauczkę, że to za dużo. Kredka z Glam Shopu. Będzie to różowe mleko. Do rzęs nie mam nic z Glam Shopu. Nic kompletnie, więc zrobię baza Eveline Varieté. Już z kolorowym tuszem nie będę dzisiaj kombinować. Innym razem może. Jeżeli chodzi o tusz, to też żadnego tuszu nie zużyłam, natomiast kończy mi się Oriflame Wonder Lash. Na dolne rzęsy precyzyjna maskara Eveline. No a jak wrócę, to dokończę resztę, no bo... Glimtą się tu i już pora prawie 12, więc trzeba jechać. Jeszcze górne rzęsy. Oriflame Wonder Lash, właśnie ta kończąca się. Można by tu było jakiś na dolne rzęsy seledynowy tusz, ale nie mam i nie spotkałam się z takim. Mam ten emerald, ale on by tutaj nie pasował. Muszę kiedyś zrobić makijaż i pokazać wam, jaką moc ma tusz chabrowy z Oriflame'u. A one są teraz w katalogu po 9,99. Na ostatniej stronie katalogu, weźcie sobie, zobaczcie. Po prostu ja ten tusz uwielbiam. To jest najmocniejszy tusz, jakikolwiek, kiedykolwiek widziałam. Kiedykolwiek. Jaki kiedykolwiek widziałam. O, tak. Już z tego upału mi się naprawdę mowa nie składa. Może jeszcze usta. No właśnie, żeby tak... Resztę zrobię, jak wrócę. A usta, żeby nie jechać tak bez ust, to wam pokażę. Konturówkę zużyłam w tamtym miesiącu. Jaką? Oczywiście Pierre René 08 Lip Matic. Tak, wczoraj już ostatni raz. Koniec wykręciłam do końca. O, nie ma. Mam jeszcze dwie w zapasie. Byłam ostatnio w Hebe, były w promocji, ale nie te kolory. Ale że mam dwie, no to nie kupowałam. I teraz konturówka Glam Shop. Różana. Niby konturówki
do temperowania są fajne, bo jest tego dużo w środku. A konturówki wykręcane są czasami oszukane, że jest mało w środku, tylko ona była normalnej długości. Dzisiaj, jak ją temperowałam, odłamał się rysik. Znowu musiałam temperować, a tutaj w tej zatyczce to dwa rysiki były już. Także nie do końca, bo dużo też się marnuje przy temperowaniu. Kolor bardzo ładnie, delikatnie wyrównał kontur ust. Nie odznacza się zbytnio. O to mi chodziło. Ale to jest taka typowa kredka, wiecie, że no nie jest jakaś masełkowa czy coś, po prostu kredka. No i patrzcie, prawie w ogóle się nie zjechała. Jest wydajna, no fajna. Do delikatnych makijaży jak najbardziej. Ale teraz pomadki z Glam Shopu również nie posiadam w swoich zasobach, ale mam błyszczyk z Glam Shopu z kolekcji Nude Mandala. No i zobaczymy, czy on się jeszcze nada. Najpierw muszę go powąchać. Spoko. No, może pasuje lekko ten błysk złoty do kącików oka, nie? Trzeba znaleźć pozytywy. Czegoś, co się nie dopasowało. Może i nie bardzo pasuje. Ale wiecie, konturówka jest w kolorze moich ust. To wygląda tak, jakbym miała swoje ładne, równe usta. A nałożyła tylko i wyłącznie błyszczyk. No. Dobrze, moi kochani. Muszę zmykać. Dokończymy później. Także mogę się już trochę świecić. Będziecie widzieć, że to już jest po paru godzinach. No to ja powiem wszystko, nie? No tak, ten film nagrywam długo, no bo to jest jednak cały makijaż. Podoba mi się ten makijaż. Bo mam jeszcze bardzo ciekawe produkty powyjmowane do twarzy, więc do zobaczenia dla Was za chwilę, dla mnie za jakiś czas. Wróciłam do Was po kilku godzinach. Przypudrowałam się troszkę pudrem gładzikiem z Glam Shopu. Tak to wygląda, te kreseczki, to wszystko. Powiem Wam, że podkład, znaczy ten krem BB, nawet spoko. Tylko że no wyświeciłam się, no bo dzisiaj jest bardzo, bardzo upalnie i duszno. Ale wracam dlatego, że jeszcze nie koniec. To normalnie dzisiejszy film to jak vlog, no bo z całego dnia. Teraz już jest po południu, dosyć na dworze pochmurno, pewnie się będzie jakaś nawałnica działa. Wyciągnęłam sobie Oriental na ten miesiąc z suchych, nie? I świeże róże. Puder brązujący, to jest z kolekcji Mandala. Tak, co jeszcze? A z rozświetlaczy, no to rozświetlicę, tu mam taką dziurkę z Glam Shopu. Dziurkę z Glam Shopu mam, tak. I Turbo Highlight, Miss Dawn's Elite. Oczywiście też współpraca z Glam Shopem. I wyciągnęłam sobie Glow Mama Adrianna Grodkowska. No teraz one są chyba po 9 zł. Ja mam, bo są trzy odcienie, a ja chyba tylko jest Splendor dostępny już, na stronie widziałam, a ja mam Petardę. Hit sezonu już Wam pokazywałam, więc teraz może dołożę sobie brązerka. A brązerek sprawdzimy, a ten Nude puder brązujący. W ogóle brałam chłodny prysznic, także mi jest fajnie. Tutaj mam wiatraczek z boku, ale go wyłączyłam, bo by było bardzo słychać, nie? O tak, bardzo ładny ten brązer jest i trzeba go wyjąć, ruszyć, używać. Nie wiem jak Wy, ale nareszcie piję dużo wody, no bo jest upał i fajnie wchodzi, bo tak to nie mam parcia na wodę, ale cieszę się, bo nawodnię skórę też przy okazji i pod oczami jest dzisiaj też fajnie, po tym korektorze. Patrzę na siebie, no, na ekranik. Cienie troszeczkę doklepałam, bo wiecie co, no jednak się
lekko jakby nie, że pozbierały, tylko tak rozdzieliły ze zmarszczek. No i tylko doklepałam, żeby one znowu tam weszły. Także no fajnie te cienie wyglądają. Kolor kreski nie pasuje za bardzo do bluzki, moim zdaniem. Bo mogłam tego użyć. Ale to następnym razem. Dobrze. Świeże róże. No to dobra, to ten brzoskwiniowiec. Jakoś tak się... przybrzoskwiniuje. Ładnie, nie? Może tego jeszcze sobie wezmę, dołożę troszkę. Słyszycie zapewne odgłosy zza okna. No ale nie zamknę, bo umrę z duchoty. No i teraz rozświetlacz. Kusi mnie właśnie ta Glow Mama, bo taki glow będzie wielki. Albo wiecie co, spróbuję, jak to będzie wyglądać tak. Hit sezonu znamy. Dawno nie używałam Turbo Highlightu, więc sobie ten Turbo Highlight nałożę. A drugą stroną nałożę Splendor. Boże, petardę. Turbo Highlight. Niech się świeci, duża paliczka. A tutaj Glow Mama. To jest takie przekręcane świteczko, więc bardzo fajna sprawa. Tyle wysypałam. Może i za dużo. Powinnam wziąć taki pędzelek luźny. O. A tu też. To Boże. To jest kosmos. Tego typu rozświetlacze to jest kosmos. No i tyle zostało, i co? I co? Wiecie, no pod wieczór to już można się bawić, miziać, kombinować. Lubię tak usiąść i sobie pocudować. Dorobimy te usta. Aha, bo jak, jeżeli chodzi o konturówkę, to nie zużyłam, ale wyrzucam z tą 18 Light Plum. Bo śmierdzi. Zjełczała po prostu. Także wyrzucam. I konturówka z Glam Shopu gdzieś się tutaj pląta jest. Mam koło siebie wolną szufladę. Porobiłam takie porządki. Przemeblowanie w kosmetykach. I te palety z Glam Shopu tutaj sobie powkładam. I będę dziennie sięgała po jakąś inną. W ogóle teraz mnie kusi znowu użyć Resort. Te trzeba, bo bardzo je lubię. Resort i słodko-kwaśną. Tak, też mnie to kusi. Ciągnie. Stęskniłam się za nimi. No i co jeszcze na te usta? A może spróbujemy ten róż jako błyszczyk, nie? Znaczy róż jako pomadkę. Zobaczymy. Może być. Będzie tak matowo. Troszkę muszę blisko zobaczyć, jak to wygląda. Spoko. I to chyba to wszystko, bo nie będę już przedłużała. Idę montować, żeby sobie pomalutku zmontować. To nie jest głupawka, to jest po prostu już takie... To jest takie rozwolnienie duchotne. No i jeszcze tutaj Wam muszę pokazać cień, który mi służył do podczyszczania bardzo, bardzo matowy, bardzo dobry cień z My Secret, ale tak popękał, mi się to kruszy, aż nie potrzebuję po prostu, żeby go ratować, bo są inne cienie jasne w Glam Shopie, które też fajnie czyszczą, więc ten też leci, czyli do zużytych. Do poczaskanych. Okej, moi drodzy, kończę na dzisiaj. Wszystko chyba pokazałam, co zużyłam, co wyjęłam. A jak nie, to kiedyś dodam, bo może dzisiaj
Zwalimy to na karp tej duchoty i tyle. Dołożę błyszczyku z niut. Nie z niut, tylko niut z kolekcji Mandala. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Napiszcie, co uważacie, czy miesiąc z glam shopem, prawie glam shopem, jest fajnym pomysłem. Troszkę odświeżę sobie wspomnienia i te palety, no bo dawno ich nie używałam. Tylko w filmach, tak? A one leżą od kupna i leżą. Poproszę o kciuki do góry pod filmem, komentarzyk i włączenie dzwoneczków. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, pa, pa.